Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus tak wołał: Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Trzeba wielkiej umiejętności, aby odrzucić pokusę do przemawiania własnym słowem. Jezus zakomunikował nam to, co było orędziem Boga. W tym, co wypowiedział Chrystus, nie było ani jednego zbędnego słowa, ani grama czczej ludzkiej gadaniny. Słowo Boże w czystej postaci. Dlatego nauka Chrystusa jest dla świata światłością, jasnym blaskiem rozświetlającym naszą głupotę. Jak często my ulegamy pokusie przemawiania do innych autorytetem Boga, przemycając w nich własne poglądy i idee, wypaczając i zniekształcając w ten sposób sens Ewangelii. Potrzeba ogromnego wysiłku, aby wyzbyć się własnego, niezdrowego myślenia, a przyswoić sobie mentalność Boga, utożsamić się z Nim tak ściśle, że Jego pragnienia staną się moimi pragnieniami. Niesamowicie inspirująca jest przeźroczystość Chrystusa. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. To ideał naszego bycia uczniem Jezusa. Tak dalece upodobnić się do Niego, aby móc powtórzyć te same słowa. Kto mnie widzi, widzi Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jezus mógł wypowiedzieć takie słowa, ponieważ Jego wola była całkowicie zjednoczona z wolą Ojca. Jego pragnieniami były pragnienia Ojca i Jego czyny naśladowały dzieła Boga Ojca. To w rzeczywistości znaczy naśladować Chrystusa, tak ściśle się z Nim utożsamić, że wszystko Jego staje się nasze.